dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w środę. Moim śniadaniem dzisiaj jajecznica ze szpinakiem. Taką ilość szpinaku to trzeba wykorzystywać do różnych potraw. A że tylko ja jem, no to wiecie. Takiej ilości to też nie jestem w stanie zjeść. Tam właśnie robię sobie szpinak na zimę. Ja go zawsze pokażę Wam od razu, bo tutaj się Ania pytała. Także ja go sobie tak blanszuję. Chwilę na patelni, później na sitko. Jak jest tam taki płyn, to po prostu mi to wszystko sączy się na sitku w woreczki i do zamrażarki. No i wykorzystuję praktycznie do wszystkiego, bo to jest po prostu śladowa ilość masła, więc może być i do koktajli. A zresztą wiadomo, witaminy lepiej są wchłanialne razem z tłuszczem. Także ja tak to robię, o już widzę, że mogę na sitko wyłożyć, także... I kolejna porcja szpinaku na patelni. Już wszystko zblanszowałam, także można iść obrywać kolejne listeczki od łodyżek. Więc chwilowo to tak, ja zajmuję się jedzeniem, bo powiem Wam, że dzisiaj na dworze nie byłam. Nie było przywitania na dworze, to znaczy dzieciaki tylko odwiozłam do szkoły i tyle. Ale przyleciałam do domu zajmować się, wiecie, porządkami, sprawami różnymi, organizacyjnymi i nieorganizacyjnymi. Bo powiem Wam, że jestem do tyłu na każdej płaszczyźnie. I w komentarzach, to wcale nie będę Was oszukiwać, że wszystkie mam tutaj zrobione komentarze, więc nie mam. I tak dzisiaj działam w domu. Ugotowałam sobie już kaszę do tych gołąbków, bo będę robiła dzisiaj gołąbki, żeby było na jutro. Bo wiadomo, że jutro jest Boże Ciało. Idziemy z Antośkiem w stroju komunijnym na to Boże Ciało, na procesję. Więc dzisiaj muszę mieć obiad. Chcę zrobić ten sernik. A to ten szpinak mam do zrobienia. A to odpowiedziałam na część komentarzy, na wszystkie nie, ale na część odpowiedziałam już. I z wczorajszego filmiku i z dzisiejszego jeszcze mam zaległości w innych filmikach też. To też muszę Wam powiedzieć, bo to przecież nie okłamię Wam, że wszystko jestem na bieżąco. A to ten szpinak sobie chciałam zrobić. A to chcę złożyć filmik z tym, z łupami z lumpeksu. Z Lublina, może by właśnie poszedł jutro na kanał, bo dzisiaj to raczej będzie tylko taki kuchnia i nic więcej, więc dzisiaj i najwyżej Boże Ciało to by był jeden vlog. Także zobaczymy, co ja dzisiaj nagram, ile ja tego materiału zbiorę. Ale coś tam zbiorę i jakiś taki zbiorczy, najwyżej filmik dwudniowy też będzie, a w Boże Ciało może właśnie pójdą te łupy z lumpeksu z Lublina. Bo już ten filmik jest tam przerzucony na program do montowania, tylko trzeba go teraz odsłuchać, przesłuchać to, co nagrałam właśnie, jak to wygląda, zmontować i zapisywać, nie? Także to. No i zobaczymy, co dalej. Na razie zajadam śniadanie. Oczywiście życzę Wam smacznego i cudownego dnia. Również Wam życzę, chociaż nie wiem, jaki to będzie dzień. No myślę, że piątek na pewno. Także, a to pojechał busik z pieczywem. Dobra, uciekam do śniadania. Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play. Gołąbeczki zrobione. Powiem Wam, że niby kapusta taka duża była, bo się naprawdę duża prezentowała, ale. Żeby aż tak dużo tych gołąbeczków nie wyszło, to nie powiedziałabym. No wyszło cały garnek o takiej wielkości. Ja zawsze w nim robię gołąbki, więc myślę, że wyjdą. Niektóre liście były bardzo duże, więc trochę słabo. A jednego usiłowałam, powiem Wam, przekroić na pół, ale cienko wyszło z tej. Jak go przekroiłam, to jakiś taki nie za bardzo mi się podobał. Więc więcej kroiła raczej dużych liści na pół nie będę. No chyba, że będą naprawdę bardzo duże. Więc tak, zalewam już je wodą, będą się dusić na ogniu i zawsze dodaję koncentrat pomidorowy. Nigdy nie robię sosu oddzielnie, tylko zawsze dodaję koncentrat i tak się duszą razem. Teraz trzeba tu posprzątać, a tutaj sobie zapakowałam jeszcze szpinak z takich rzeczy, to mogę Wam pokazać i trzeba to zamrozić. I Antoś, dzień dobry, Antoś z brudną buzią, standardowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Przepraszam Was za ten czajnik, ale no
zapomniałam, że chciałam Wam nagrać, no i go już wyłączyłam, więc to już wyłączać nie będę. Ale tak, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Gołąbki już tutaj dochodzą, także będą, a ja robię sobie kaszankę. I ja sobie kaszankę robię. Najpierw cebulę podsmażam na oleju, a później dodaję kaszankę, rozgniatam widelcem i robię taką paćkę. Ona mi się dobrze podsmaży. Dodaję soli, pieprzu, no i tak zajadam po prostu kaszankę. Naszło mnie, że mi została z naszego grillowania, więc stwierdziłam, że ją zjem, żeby mi się nie zmarnowała. I taki to będzie dzisiaj mój obiad. Więc życzę Wam oczywiście smacznego. I niestety, zabiorę to ścierkę. Niestety nie będzie nowego przepisu na sernik, na zimno, na kanale, bo niestety, ale blacha się otworzyła i sernik wyleciał na blat. Udało mi się uratować tyle, ale to już chyba raczej nie ma sensu Wam go pokazywać i publikować. Zrobię innego razu i wtedy Wam opublikuję. Bo, no powiem Wam, że już jestem wkurzona, rzucam robotę, idę, siadam, piję kawę. I tak skończę moją powiedzieć sobotę, bo wczoraj miała być niedziela. I to naprawdę miałam powiedzieć, tak kończę moją sobotę. No, to jednak nie jest sobota dzisiaj. Dzisiaj jest środa, więc tak kończę moją środę. Oczywiście jeszcze muszę posprzątać cały bałagan po tym serniku. Ale dobra, to już nieważne. Nieważne, robię kawę i dosiadam. Tylko najpierw posprzątam ten bałagan, bo zaraz ktoś jeszcze w niego wlejdzie. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. Siadłam, tak, dzisiaj nie wyglądam. Doskonale o tym wiem, że dzisiaj nie wyglądam, ale dzisiaj powiedzmy jest taka niby sobota, więc czas typowo domowy, chociaż wiem, dla siebie też można było się wyszykować i omalować. Długo tutaj rozmawiać z Wami nie będę, bo mąż kosi trawę, więc i tak mnie nie słyszycie. Mi zostało już tylko umyć podłogi. Zła jestem, bo ten sernik mi się rozpadł, ale to później Wam pokażę dlaczego. Chwilowo to przyszłam sobie tutaj na taras, wypiję sobie kawusie, zjem truskawki, spojrzę na komentarze i idę umyję sobie podłogi i ja już można powiedzieć, że mogę świętować. I czego oczywiście Wam też życzę, chociaż i tak ten vlog będzie już po święcie, ale to będzie nadal długi weekend, więc życzę Wam cudownego długiego weekendu. Dzień dobry bardzo w czwarteczek. Tak, dzisiaj mamy Boże Ciało. Witam się z Wami na tarasie kawusią, bo wyszłam sprawdzić jaka pogoda, bo nie wiem jak mam się ubrać, więc łyk kawusi razem z Wami. Meluśka też wyszła sprawdzić jaka pogoda. Trawę mamy wykoszoną, to znaczy Meluśka poleciała za ptaszkiem. Takie ptaszki latają, ja nie wiem jak te ptaszki się nazywają, nie znam się. Tutaj Gabrysia to ona, każdy ćwiergot tego ptaszka zna, ja tam nie znam żadnego. Róża moja zakwitła, ale to teraz jej nie będziecie widzieć. Później Wam pokażę. Sytuacja pogodowa taka. Jest piękne słońce, świeci. Niebo jest błękitne, więc można jakoś cienie się ubrać, bo idziemy na tą procesję. Później Wam oczywiście pokażę jeszcze raz Antośka w albie, bo to już jest w tym roku ostatnie użycie alby. Ja się Wam teraz nie pokazuję, bo jak ja to się śmiałam ostatnio do dziewczyn, to ja po obudzeniu wyglądam jak zombie. Więc no ja się Wam nie pokazuję, dlatego oglądacie zawsze niebo albo krzaki zielone. Ja chcę się z Wami przywitać na tarasie. Dobra, uciekam pić tą kawę. Dodam filmik, bo filmik już jest gotowy. A to będzie taki haul zakupowy z Lumpaxu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A te stylówki może dzisiaj jakoś uda mi się nagrać. Patrzę się, żeby mi nigdzie nie poleciała ta moja Melania. A te stylówki może mi się jakoś uda nagrać dzisiaj. To też jakoś będą. Zaraz po tym holu, no to w niedługim czasie będą. Patrzę się właśnie tutaj na te moje borówki, ale nic im się nie poprawia. Dobra, a tutaj patrzcie, co tu jest jeszcze. Patrzcie, co tu jest. Gąsienica liszaja, czy to, jak to tam się nazywa? Okej, ja uciekam.
A Wam życzę, a to Wam już chyba życzyłam cudownego dnia. I my gotowi do kościoła idziemy, chyba pod kościołem nie będę Wam nagrywać, bo raczej dzisiaj będzie bardzo dużo ludzi. Antosiek dzisiaj jeszcze w wydaniu komunijnym i sznurówki ma niezawiązane. I Juleczka prezentuje się tak, w tej sukience z ciucha. Dzisiaj oglądacie właśnie akurat ten filmik z łupami z lumpeksu i to jest ta sukienka, ale to później może Wam w domu jeszcze raz pokażę, jak się prezentuje w tej sukience. Oczywiście jakieś mierzymy i stylówki też będą na kanale, także my uciekamy do kościoła, później się widzimy po kościele i później Wam pokażę, jak ja wyglądam. I dzień dobry, już twarzą w twarz w Boże Ciało. Mamy dzisiaj właśnie czwartek i święto Bożego Ciała. I tutaj nie wiem, czy Wy też przynosicie sobie gałązki, brzuski do domu, czy wierzycie właśnie, że ona, bo u nas to się chyba w domu mówiło, babcia kiedyś moja mówiła, że ona chroni od piorunów i od takich innych wszelakich nieszczęść, więc my standardowo z Bożego Ciała przynosimy właśnie brzuski. Powiem Wam, że ja tych żadnej chyba brzuszki, jaką do tej pory przyniosłam, to raczej chyba mi się wydaje, że nie spaliłam w piecu. Nie, nie, muszę zerknąć, bo ja sobie je, jak już mam, oczywiście wkładam je za obraz, ten, który dostaliśmy na pamiątkę naszego ślubu, to później Wam pokażę, bo pewnie Wam jeszcze nie pokazywałam, ale on sobie tutaj wisi na ścianie. I mi się wydaje, że ja sobie brzuski moje schowałam tam na tą witrynę, co widzicie. Ona akurat ma taki rant i tam nie widać, że one sobie tam leżą. I mi się wydaje właśnie, że one tam nie wszystkie po kolei ze wszystkich lat tu bronią, nie? Ale no nie wiem, czy Wy przynosicie sobie takie brzuski, czy u Was jest taka tradycja, czy wierzycie, że faktycznie, no jeżeli u Was jest taka tradycja, czy wierzycie, że one właśnie bronią przed piorunami i takimi innymi nieszczęśliwymi następstwami. Także my żeśmy sobie przynieśli. Powiem Wam, że nie wiem, czy u Was też, to miałam właśnie, w sumie to miałam tylko tutaj stylówkę Wam pokazać, iść się przebrać, wypić sobie kawusie, bo oczywiście zrobiłam sobie kawusie, pierwsza rzecz jaka przyszła, przyszłam to zrobiłam z kościoła, czyli kawusie, bo mi się już okropnie chciało pić. Powiem Wam, że tak, no jak wychodziliśmy na 10 do kościoła, no to ten żakiecik, no nawet i spoko był, ale później jak była procesja, no to tak już trochę przyciepłało mi było, ale no to nie o tym. W ogóle miałam się właśnie Was zapytać, czy u Was procesja nadal jest tylko dookoła kościoła, czy wyrusza gdzieś dalej? Bo u nas właśnie w tym roku nadal była tylko dookoła kościoła. Miałam Wam nagrać, ale powiem Wam, że bardzo dużo ludzi było, więc no nie będę nagrywać ludzi. Czekać, aż wszystkie ludzie opuszczą teren kościelny, no to też trochę za długo tego czekania by było. Więc nie czekałam i no i nie nagrałam. Zresztą te ołtarze to i tak są takie same, jak i u Was w miastach, więc no raczej nic innego bym Wam nie pokazała, jak tylko takie standardowe ołtarze, z tym, że właśnie u nas to są, przy kościele były, nie wyruszała dzisiaj w tym roku procesja nadal gdzieś, a ja tak patrzę się teraz w kamerze, co ja tu mam, a to chyba pieprzyk, mam nadzieję, bo już naprawdę, no, więc tak to u nas się przedstawiało. I były cztery ołtarze na dworze przy kościele. Teraz będzie Boże, odpust w niedzielę, więc nie wiem, czy chyba nie będą rozebrane te ołtarze, mi się wydaje, nie? Więc nie wiem. Więc pokażę Wam tak, tą stylówkę, to Wam powiedziałam. Później pokażę Wam ciacho, i które zrobiłam, mam nadzieję, że mi wyszło. To wiecie, co mi wczoraj się nie udało i rozpadło, także mam nadzieję, że mi wyszło, ale teraz to tak tylko króciutko będzie tutaj, króciutko. Pokażę Wam tą stylówkę, może Wam się spodoba, może nie. I no, bo obiecałam, że będę się częściej pokazywać elegancko ubrana. Więc ja się pokazuję, idę się przebierać, biorę się za obieranie ziemniaków, bo ziemniaków nie mam ubranych. Dzisiaj na obiad będą gołąbki, które wczoraj robiłam, także zostało mi tylko dorobić ziemniaki i obiad mam z głowy, a później tylko odpoczynek i nic więcej. Jeszcze Wam powiem, że nie wiem, ale chyba na Śląsku to dzisiaj jakieś burze nadają, bo dostałam jakieś tutaj takie, wiecie, ostrzeżenie z tego update'u, czy jak to tam się nazywa, więc nie wiem, mam nadzieję, dziewczyny, że u Was jednak, tutaj mówię do śląskiej części moich widzów, mam nadzieję właśnie, że u Was jednak udała się procesja bez
bez burzy. Bez burzy, bez gradu, bo jakieś silne burze miały być na Śląsku, to jeszcze tak Wam nadmienię. No u nas to się zaczyna chmurzyć, ale no może nie dojdą, chociaż no my jesteśmy bliżej tego takiego, wiecie, tego frontu, co niby miało zahaczyć z tymi burzami, więc nie wiem jak to będzie. Ale no to tyle o pogodzie, później sobie usiądziemy. Mam zdjęcia z komunii, to może Wam pokażę, przejrzę później w ogóle, które mam Wam pokazać, mogę Wam pokazać, które nie. No i tak sobie może chwilę tam pogadamy, później przy kawusi i przy cieście. A teraz stylówka i ja uciekam do, no do obiadu szykowania. Więc tak, nie wiem jak Wam tutaj to pokazać. Dobra, trochę Was nachyliłam, więc spódnica, powiem Wam, że ta moja spódnica to jest z Monari i ona ma już z 10 lat przeszło, mi się tak wydaje, ale powiem Wam, że jeszcze jest dobra na mnie, więc w takim okresie letnim ją noszę. Ona jest fajna w kolorze takiej jasnej, jasno-szarym. I tak widzicie, no to jest taka rozkloszowana trochę, więc myślę, że oprócz tych ołówkowych, to takie rozkloszowane też lepiej mi pasują. Buty to jest CCC na koturnie, ale to buty to będziecie wiedzieć co i jak, bo to też mam nagrane, to muszę puścić. Więc myślę, że się dobrze tutaj prezentują. Top, bo to jest top i to jest chyba reserve. No bo nie miałam żadnej takiej koszuli, powiem Wam, że jakoś żadna koszula elegancka mi do tego nie pasuje. Stroju, tylko właśnie jakieś takie topy, czy coś takiego mi pasuje. I to jest taka narzutka. To też już znacie, bo ja w tym często chodzę, to znaczy często. Często w okresie takim wiosennym w tym chodzę. I to jest taka jakby ala skórka, ale myślę, że to raczej nie jest prawdziwa skóra, tylko to jest po prostu imitacja skóry. A z jakiej firmy to nie powiem Wam szczerze. Najwyżej jak tam przeczytam metkę, to Wam powiem. No i korale to też jest albo Reserve, albo H&M, albo nie wiem co. Też już dość wiekowe, bo powiem Wam, że z takich eleganckich rzeczy to ja teraz bardzo dawno nic takiego eleganckiego nie kupowałam, bo jakoś tak wiecie, no w eleganckich ubraniach to ja tylko do kościoła teraz chodzę, nie? Więc standardowo to u mnie to teraz podstawa mojej garderoby to są jeansy, t-shirt, bluza. No to takie rzeczy bardziej teraz zakupuję, nie? No chociaż po tych wszystkich komplementach, które od Was dostaję właśnie, za które Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj Ania ostatnio, Ania P. ostatnio pisała właśnie, że z filmiku na filmik to coraz ładniejsza jestem, czy coś takiego, nie? Coś takiego Ania napisała. Także bardzo Ci, Aniu, dziękuję za bardzo miły komplement. Także no staram się właśnie bardziej ogarnąć. Ten mój brzuch powinnam tak wziąć, wyprostować plecy, to wtedy brzuch będzie bardziej wciągnięty, nie? Staram się właśnie ogarnąć i wrócić do tej starej Moni, która chodziła do pracy za okienko, bo wtedy właśnie jak Monia pracowała w okienku, czyli była panią z poczty, bo ja właśnie coś się śmiałam wtedy, że taką panią z okienka byłam, no i tak właśnie elegancko chodziłam wtedy ubrana, a teraz no to wiecie, gdzie ja mogę pójść tak elegancko ubrana, no ewentualnie no tutaj do Was się trochę wystroić, nie? I do tego kościoła w niedzielę. A tak na tygodnie, to Wy wiecie, że ja najlepiej to lubię spodnie, t-shirt, jakiś sweterek albo bluzę. No, no i torebka. Torebka to jest też CCC, to jest Jenny Fair, czy jak to tam się wymawia. I to była moja torebka u Mateusza na komunii. Do tego były też szare buty, ale to te buty były takie całe kryte. One nadal są, są nadal te buty. A tak pomyślałam, że ta torebka będzie właśnie pasować mi do tej mojej stylówki dzisiejszej, bo powiem Wam szczerze, że skończyły mi się sukienki. Nie mam już sukienek. Wszystkie, jakie tylko chyba miałam, sukienki takie, co się nadają bardziej na upalne dni, to już we wszystkich Wam się pokazałam. Zostały mi tylko takie teraz, wiecie, z dłuższym rękawem, ale jakoś dzisiaj żadna mi nie wpadła w oko, bo ja teraz jestem przed tymi, wiecie, jakimi dniami, no i trochę jestem napuchnięta po mojemu, więc dlatego przywdziałam dzisiaj spódnicę. Chociaż ja tych spódnic to też bardzo dużo to ja nie mam, no nie wiem, ze 3-4, no nie, no może trochę więcej mam tych spódnic, nie? Dobra, więc teraz będziemy wyciągać spódnicę, bo sukienki żeś już wszystkie Wam pokazałam te letnie. Okej, dobra, tyle o stylówce.
Później na pewno do Was jeszcze przyjdę, bo Wam pokażę ciasto, pokażę Wam ten mój obiad, także ja biorę się teraz za obiad, wypiję sobie kawusię w spokoju, przeczytam te komentarze, które napisaliście pod filmikiem z lumpeksu, z łupów lumpeksowych. Może dzisiaj akurat, o, jestem umalowana, tak inaczej wyglądam, to nagram jeszcze te łupy z chełmskiego lumpeksu, te też jakoś pójdą, tylko żeby, wiecie, nie chcę, żeby był taki długi vlog, bo teraz jest długi weekend, więc Wy zapewne żeście gdzieś może wyjechali odpoczywać i no i tak to jest właśnie. Także nie chcę Wam też zabierać za dużo czasu. I to, a ktoś się pytał w ogóle, bo już tutaj sobie część komentarzy przeczytałam, to ktoś się pytał, czy te rzeczy, co są w dzisiejszym właśnie, w czwartek wyszły, czyli w Boże Ciało, ten filmik lumpeksowy, czy one są tylko w hełmie, więc nie. Te łupy to były z Ciuchlandu w Lublinie. Bo ja powiedziałam Wam właśnie, że łupy z lumpeksu lubelskiego będą w oddzielnym filmiku, a łupy z lumpeksu chełmskiego będą w innym. Więc te, co oglądacie jako hol zakupowy, to są łupy z Lublina. Na dzielnicy Bronowice jest właśnie taki lumpeks. Ja też go lubię. A ten lumpeks tutaj w hełmie, to powiem Wam, że też jest bardzo, bardzo fajny. Dobra, ale to już nie o tym. Teraz koniec. Koniec. Idę się przebierać. I tak jak Wam mówię, później się jeszcze na pewno zobaczymy. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel... Miało być spacerowo, bo mieliśmy iść na spacer, ale wybraliśmy się na rower. Powiem Wam, że ja nie dam rady pod tę górkę wyjechać, bo to jest górka. Tu jej tak dobrze nie widać. Tam są moi rowerzyści. Ale oni się już oddalili ode mnie. Oczywiście zostawili mnie w tyle, a ja tutaj jestem w tym lesie i nagrywam dla Was krajobraz. I ptaszki, słyszycie, jak pięknie ćwierkają? Dobra, trzeba się zbierać do odjazdu, bo nie będą tak na mnie czekać całe wieki. I przerwę mamy w przejażdżce. Zdjęcia robimy w makach, w rzepaku. I zaraz jedziemy dalej. A teraz jesteśmy z drugiej strony zbiornika wodnego. Tam naprzeciwko widzicie kościół. I jesteśmy po drugiej stronie, bo zawsze oglądaliśmy stamtąd zbiornik wodny. A teraz przyjechaliśmy tutaj. Tutaj prowadzi droga. Tylko szkoda, że tą drogą dalej nie można jechać, bo tutaj już jest las. I dalej nie można tutaj. Ludzie siedzą w tych altankach, także nie mogę Wam nagrać. Tam jest dalej las właśnie i tutaj jest wieś i okolice właśnie kościoła. I mamy już wieczorową porę i standardowo nie mam zakończenia do mojego vloga, więc pora się najwyższa już z Wami tutaj pożegnać. Tak jak widzieliście, byliśmy na rowerach, bo coś tam Wam nagrałam, jakąś przebitkę. To znaczy nie wszyscy, bo chłopaki nie byli, tylko my byliśmy, Julcia była. No to znaczy ja z mężem i Julcia z nami pojechała na rowery. Powiem Wam, że ja nie nadążam za nimi. Nie nadążam. Muszę koniecznie poprawić swoją kondycję, ale o tym to już Wam chyba nieraz mówiłam, że ja muszę właśnie poprawić swoją kondycję. Więc byliśmy i tutaj przy lesie, tak jak widzieliście, a później tutaj przy tym zbiorniku wodnym. To czasami tam Wam nagrywałam ze spaceru, tylko spod kościoła, tak jak Wam mówiłam, a tym razem pojechaliśmy z drugiej strony i mieliście widok na
kościół. Mamy już wieczór i powiem wam, że nie wiem, ale mi się tak zimno po tych rowerach zrobiło, że musiałam w domu też ubrać bluzę, bo normalnie na nogach to czułam, jak mi rośnie gęsia skórka. Tak mi się zimno zrobiło, a na rowerach było mi właśnie bardzo gorąco. I standardowo, jak ja jestem na dworze, to musi kukać kukułka, a ja nie mam ani grosza. Serniczek wyszedł dobry, tylko tak jak wam wczoraj mówiłam, no to już go nie nagrywałam, nie nagrywałam końcówki, także go jeszcze raz zrobię i najwyżej nagram jeszcze właśnie raz filmik z sernikiem tym, bo to był ser i jogurt. I powiem wam, że tak jak tamten był mało słodki, no to ten z tym jogurtem to faktycznie jest kwaśny, więc no będę musiała go trochę bardziej posłodzić, no bo jednak jest dużo bardziej kwaśny ten, aniżeli tamten, co jest praktycznie bez cukru. Także no jednak była za mała ilość cukru, ale to mnie nie przeszkadza. Ja wolę właśnie takie mniej słodkie, aniżeli takie bardzo słodkie, ale ten to jeszcze raz nagram, bo wczoraj nie wiem, co się stało, ale już teraz nie będę szła do kuchni. Po prostu chciałam przenieść tortownicę do lodówki i ta kwadratowa tortownica po prostu chyba była źle zapięta. Ja ją podniosłam i ona się po prostu wysunęła, rozpięła się bardziej i ten część tego sernika wyleciała na blat. Ale no nic, pozbierałam tą resztę i można się właśnie delektować tą resztą, także jest bardzo, no bardzo dobry jest. Ale to wam nagram najwyżej i opublikuję po raz kolejny. Miałam wam pokazać te zdjęcia z komunii, bo mam tutaj zdjęcia antośkowe z komunii, więc już nie będę robiła z gęby dupy, tylko coś wam tam pokażę. Nie nagrałam dzisiaj stylówek, ani nie nagrałam tego holu zakupowego z lumpeksu z Chełma. Patrzę się, gdzie moja psina się wybiera. Także tych dwóch rzeczy nie nagrałam, bo dzisiaj stwierdziłam jednak, że będzie dzień taki bardziej poświęcony rodzinie, a nie dzień na nagrywki. A nagrywki zrobię najwyżej jutro. Jutro ma niby padać deszcz. W ogóle oglądałam burzę, bo Paulinka mi tu napisała, że u niej teraz w Krakowie przechodzi burza. A teraz coś poleciało w domu. Zajrzałam właśnie tutaj na pogodę i faktycznie, ale teraz na Śląsku to jest jakaś okropna burza. Z tego, co ja tam widzę i nie tylko na Śląsku, ale też tak jak Tarnów, Dębica, tutaj u Wandzi. Wandzia, gdzie ty mieszkasz? Bo zapomniałam, tutaj na my. Z Mielca, o Wandzia z Mielca, bo właśnie Wandzia to się zawsze podpisuje, że Wandzia z Mielca. Więc tutaj jak Mielec, Kraków, także w Małopolsce. Nie wiem, czy do Częstochowy też, do Sylwuś zaciągnęła już ta burza. No ale powiem wam, że no tak zerknęłam na tym moje burzowe te strony, no to tak nieciekawie się zapowiada. Do nas ma niby przyjść deszcz, ale dopiero o północy, no jutro ma padać niby przez pół dnia, więc najwyżej jutro zajmę się nagrywkami, zobaczymy, co to jutro nam dzień przyniesie. Więc to, dzisiaj muszę jeszcze wam powiedzieć, że jestem stratna o jedną kurę. Poszłam właśnie sobie dzisiaj nakarmić kury, tak jak wam, się z wami rozłączyłam. Nastawiłam ziemniaki, obrałam ziemniaki, wypiłam sobie kawusie, nastawiłam ziemniaki, włączyłam gołąbki, żeby się zagrzały i stwierdziłam, pójdę sobie do kur. No bo wiadomo, moje ptaki też trzeba nakarmić. Dałam im jeść, dałam im wody, ale miałam takie resztki z kapusty, a to z sałaty takie resztki miałam i stwierdziłam, że wezmę im to też wysypię. Uchyliłam sobie dosłownie na odrobinę furtkę, tą metalową, żeby tam wejść do nich do zagrody. I jakimś cudem melka wpadła mi do kurnika. Mówię wam, nie byłam w stanie jej złapać po prostu. Tutaj nie wiem, co robili w domu, ale krzyczałam, więc nikt do mnie nie wyszedł. To też byłam wściekła, powiem wam szczerze, bo krzyczałam tu, nie wiem, chyba mnie pół wsi słyszało, jak się drę. To znaczy krzyczę, żeby ktoś do mnie przyszedł, a nikt łaskawie nie wyszedł z domu. I nie wiem, czy ta kura zeszła na zawał, bo ta melka naprawdę zagoniła koguta, który bije. Kogut tam do niej skakał. Ona dalej za tymi kurami, dalej za tym kogutem. Zagoniła koguta do kurnika. Kogut się schował tam za tą paczką, co się kury niosą. Tam się schował. Część kur też tam się schowała. Cztery zostały się tutaj w ogrodzeniu. I, no i nie wiem, czy po prostu jedna się przewróciła
i padła, czy po prostu padła ze strachu na zawał serca. No, bo już nawet jakbym męża się dowołała, to nie wiem, czy zdążyłby ją zaciukać. Bo ja ją podniosłam za skrzydło i ona już, wiecie, kojfnęła. Więc jestem stratna jedną kurę. Melanie oczywiście po dupci dostała, to też wam mogę powiedzieć. Bo to tak nie może być, że wpadnie tam i wytłucze mi wszystkie moje kuraki. Bo to w końcu nie jest pies myśliwski, tylko pekińczyk do jasnej anielki, więc nie wiem, dlaczego ona tak szaleje za moimi kurami. Więc no dzisiaj był taki nieciekawy dzień, ale no to tyle. Pokażę wam teraz te zdjęcia, oczywiście wszystkich wam nie będę pokazywać, ale tam jakiegoś Antośka to wam pokażę. Mam jeszcze moją zimną kawusię, ale to już bardzo późna ta kawusia jest, nie wiem, czy ona tam... Julcia! Julcia! Julcia idzie znowu na rower. Coś kury gdaczą, nie wiem co tam się dzieje, ale Melka stoi tutaj. A może już na jej widok po prostu to już wiecie, gdaczo. Julcia, idź tam zobacz, co się w kurniku dzieje, co? Chociaż ona tutaj stoi na tym. A czy Melka tam jest? Nie, nie ma tutaj, ale może już na jej widok to już się jej boją. Łyk kawy jeszcze razem z wami i w takiej kopercie dostałam. Dużo tych zdjęć nie mam, bo reszta jest na pendrive'ie. Ale to jeszcze moja kolejka chyba do tego pendrive'a nie doszła. Muszę w ogóle napisać, że chcę tego pendrive'a, żeby tam gdzieś mi nie poszedł. Grupowego wam oczywiście nie pokażę, ale tutaj wam mogę pokazać Antośkę, jak niesie świecę. Tutaj najwyżej tą dziewczyneczkę trochę przysłonimy. Więc tutaj Antosiek niesie świecę, tak jak wam mówiłam. Bardzo chyba dumny z ciebie jest, żeś nieście tą świecę, ale to nie jest nasza strona, nie, to jest ta druga strona. Dobra, grupowego wam nie pokażę oczywiście, bo tutaj są i panie katechetki, i księża nasze, no i dzieciaczki nasze, to też nie. Tutaj też jest Antosiek, to też najwyżej tym razem temu chłopcu przykryjemy głowę. Więc tutaj Antosiek to w ławce modlący się, to także takie też mamy zdjęcie. Tutaj Antosiek róże, właśnie taką różę każda mama dostała od dziecka. A zaraz tutaj na wejściu, tak jak widzicie, zimno było, bo ludzie były w płaszczach. A to w ogóle jest płaszcz chyba mojej chrzestnej, tak mi się wydaje. Znaczy, no nie mojej. Dobra, tutaj jest z chrzestnymi, no i mąż, wiadomo, to też wam nie pokażę. Tu jest z księdzem, to wam mogę pokazać. W sumie to ksiądz to raczej osoba publiczna, nie? Ale no niech będzie, że księdza też nie będę ujawniać. Także Antosiek tutaj z księdzem. I tutaj Antosiek przyjmuje swoją pierwszą komunię świętą. I tyle mam zdjęć. Więcej mam na pendrive'ie. Nie wiem, tam jest około setki chyba zdjęć na pendrive'ie, czy coś takiego. Także to sobie jeszcze wszystko zgram. Teraz pasowałoby jakieś zdjęcie, no chyba to z chrzestnymi po prostu wezmę. I tą ścianę chcę sobie właśnie zrobić. Mamę już taką czarno-białą mam. Jeszcze czekam od siostry na tych dziadków, aż mi zrobi. No i muszę jeszcze wujka chciałam, tego mojego ojca chrzestnego, też takiego czarno-białego. Ale no to trzeba do brata. Tam do rodzinki właśnie, żeby mi dali. No bo nie wiem, czy siostra moja ma takiego czarno-białego, albo dobrze jej jeszcze, wiecie, gdzieś albumy przeszukać, może ona gdzieś ma. Bo chciałam sobie zrobić taką ścianę. Ścianę właśnie z członkami rodziny, no i z nami. I tak się zastanawiam, że albo w korytarzu taką ścianę, to znaczy na schodach taką ścianę zrobić, zdjęć, albo tutaj, gdzie jest ta ściana w salonie z kominem, nie? To tutaj ktoś się pytał, czy tutaj nie lepiej by było powiesić ten obraz z flamingami. Więc no, tutaj nie bardzo, bo tutaj jest komin, który ciągnie się od piwnicy aż, no wiecie, do dachu, bo tutaj miał być kominek, to już kiedyś wam wspominałam. Więc tutaj raczej nie mogę wiercić, ale na takich rzepach ramki bym mogła sobie powiesić. Dobra, bo już 10 minut dzisiaj z wami tutaj gadam. Jutro najwyżej, jak mi się coś przypomni, to jutro wam będę nagrywać, bo już dzisiaj sobie wrzuciłam część filmiku do programu do montowania. Wyszło 21 minut plus te 10, to będzie znowu 30 minut filmiku. A miał być krótki, bo jest długi weekend. Więc jak wam się podobał taki vlog, w sumie to o niczym, bo raczej nic ciekawego wam nie pokazywałam, oprócz jedzenia, stylówy. Także możecie mi napisać, która wersja Moni wam się podoba. Czy ta codzienna, czy ta
taka bardziej elegancka, wizytowa, to możecie mi to napisać, która wersja Wam się podoba. No i tyle. I oczywiście Wam bardzo serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, mimo długiego weekendu, mimo że jesteście zajęci, zapracowani, to bardzo Wam za to dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jak Wam się podobało, to tego kciuka w górę serdecznie proszę. Pozdrawiam Was bardzo, oczywiście bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia. Tym, co odpoczywają na długim weekendzie, to oczywiście słonecznego, pięknego, długiego weekendu, dużo odpoczynku i słońca. No, słońca to wszystkim życzę, nie tylko tym, co mają długi weekend i odpoczynek. No i tyle. I oczywiście pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! A Antoś jeszcze się pożegnać chciał, tak Antoni? No powiedz chociaż pa! Pa! Ale stań z tej strony, bo cię źle widać. No, to się żegnamy razem z Antosiem. Pa! Pa!